Cześć, witajcie. Cześć, witajcie. Witam Was w tygodniu premiery w Samsungu Galaxy S21. Motorola różnistych. TCL-a, który też wypuścił Alcatela. Sporo urządzeń i Alcatela, co na jedno w zasadzie wychodzi, który też wypuścił Vivo. Urządzenia słabsze. Da. Słuchajcie, HTC nawet odżyło. Pokazało nowy telefon. HTC to HTC Kyocera, o której nie słyszałem chyba od roku albo dłużej wypuściła telefon. To co ci no, jest? Kyocera u nas jest nieobecna, no to może dlatego, byś był Amerykaninem, może byś częściej słyszał, albo Japończykiem. Nie, no bo ja śledzę Kyocera również, ja wiem, że względu na to, śledzisz, że to ale... jest stosunkowo wyjątkowa marka. Także śledzę ją zarówno w Japonii, jak i w Stanach Zjednoczonych i to jest nowość. To opowiedz o tej Kyocerze może na początek, żeby nie było tak, że kurde w kółko wszyscy o Samsungach trąbią. No dobrze, możemy powiedzieć o Kyocerze nowej. Kyocera nowa nazywa się DuraForce Ultra 5G, jak żeby inaczej, bo teraz 5G przyrostek jest we wszystkich nazwach, w związku z tym jest. Jest oparta na Snapdragonie 765G i ma ładowanie bezprzewodowe, co ostatnio się rzadko zdarza w telefonach, dlatego o tym wspominam, co jest przedziwne zupełnie, bo wydawałoby się technologia, która jest powszechna. Pamięć 6 giga RAM-u, 128 giga flesza, obsługuje karty pamięci, aparaty fotograficzne, nic specjalnego, bo 24 megapiksele z tyłu i z przodu 16. I to chyba tyle w zasadzie. Nie, przepraszam, z tyłu ma 3 jednak aparaty. Tak patrzę na tą tylną obudowę i ma w układzie V. Jeden to jest 24, drugi 16 megapikseli szerokokątny, trzeci jest czujnikiem time of flight, jeżeli dobrze pamiętam, a przedni ma 8 megapikseli. Teraz powiedziałem dobrze, mam nadzieję. Dwie lampki błyskowe. Fajny design, dlatego że ona jest oczywiście odporna, ma i military standard, i IP68. Jest charakterystyczna, w związku z tym trudno. Amerykanie na pewno jej nie pomylą z niczym innym na swoim rynku. Bateryjka mogła być większa, jest 4500, nie jest źle. Ale i tak, USB Power Delivery, jest szybkie ładowanie w każdym razie, w związku z tym też jest ok. Komplet czujników w zasadzie, tyle, u nas niedostępna. Natrafiłeś na cenę? Nie, ceny nie znalazłem, ale nie szukałem znowu bardzo, ma być w Verizonie. No znowu, no, nie nasze, no to i amerykański operator, więc w zasadzie to jako ciekawostkę potrafi. Ma być w Verizonie, jeżeli dobrze pamiętam, ale ma być również na wolnym rynku, w związku z tym... Może komuś się uda sprawdzić, może ktoś sobie ze Stanów przywiezie jakiś fan. To znaczy, czekaj, ja jeszcze zerknę, może byłbym ostrożny ze względu na częstotliwości. Patrzę właśnie, szybko. Ale to, tak, jeżeli chodzi o częstotliwości 800 MHz, niestety nie ma, jeżeli chodzi o LTE. Przykro mi bardzo. Także jeżeli chodzi o sieci 5G, też jest dosyć biednie, także nie polecam, jeżeli chcecie korzystać z dobrodziejstwa szybszych sieci nieco przy, a mieszkacie gdzieś, nie wiem, dalej na przykład, to może być spory problem z korzystaniem z tego smartfona w Polsce. Tak, natomiast no ja z uporem maniaka powtórzę, że zawsze to sprawdzajcie, jeżeli sprowadzacie telefon ze Stanów, powiedzmy spoza Europy, o może tak najprościej, nie? To... Mało tego, zawsze to sprawdzajcie, nawet jeżeli kupujecie telefon na Allegro i nawet jeżeli telefon pod tą nazwą jest obecny w Polsce, czy w jakimkolwiek innym serwisie aukcyjnym albo w serwisie sprzedażowym, za każdym razem dopytujcie sprzedającego, skąd ten telefon idzie, jaka to jest wersja i jakie sieci obsługuje. Tak, no. Sprawdzanie sobie możecie odpuścić w zasadzie tylko wtedy, jak bierzecie telefon u operatora lub powiedzmy w jakiejś dużej... To znaczy w polskich sklepach, teoretycznie w polskich elektromarketach nie powinno być również problemu albo z oficjalnej dystrybucji operatora, bo producenta, bo nasi producenci też miewają sklepy własne online i tutaj też nie powinno być problemu. Tak, natomiast w marketach czasem może się jednak zdarzyć coś sprowadzonego skądinąd. Nie powinno, ale no. W każdym razie zawsze lepiej się upewnić. To może, nie wiem, przejdźmy może do... tematu przewodniczącego. Nie, no zróbmy te Galaxy. No, raz już o nich mówiliśmy w momencie, kiedy się pojawiły w katalogu. Możemy powtórzyć, w zasadzie jedną rzecz musiałem wywalić ze specyfikacji. Obsługę kart pamięci. Tak, niestety tak. A udało ci się ustalić, jak to jest z innymi regionami? Bo krążyły przed premierą plotki. Ja przyznam, że jeszcze nie zdążyłem sprawdzić, bo no, jest trochę młynek.
ale były plotki, że w niektórych regionach, na przykład w Azji bodajże, będzie gniazdko w wybranych modelach, na przykład w Ultrze. Wiesz co, ja będę musiał sprawdzić, dlatego że umówmy się, galaksjaki wyskoczyły wczoraj. Wczoraj jest... Dzisiaj trzeba było obejrzeć, jakie mamy newsy, bo w zasadzie specyfikacje w katalogu były. Natomiast ja będę monitorował raz, że jeszcze urosną dane, podejrzewam, na kartach, bo dodam informacje dodatkowe, chociażby dotyczące ładowania. Doszło, nie wiem, Gorilla Glass, że to jest Victus, co prawda można się było domyślić, że to będzie Victus we wszystkich, ale doszło, tak? Doszły wymiary, ponieważ wymiarów też nie znaliśmy wcześniej. Informacja o tym, że to będzie Exynos 2100 albo Snapdragon 888 dla wersji azjatyckich i amerykańskich też była już w katalogu. To, że wersje single i dual SIM też były w katalogu. Ktoś mi zwrócił uwagę, że gdzieś tam nie zaznaczyliśmy przednich aparatów, ale to sobie coś mu się przeoczyło, bo mieliśmy przednie aparaty podane. No, także to też nie. Może nie rozwinął listy. Może gdzieś jedną wersję pamięci dodałem, flash, ale też nie jestem w tej chwili pewien, bo robiłem to wczoraj zaraz po premierze, w związku z tym nie pamiętam, co dodawałem, a co było poza tymi rzeczami, które wymieniłem. No, po prostu. Było o tych telefonach powiedziane tyle, że w zasadzie nie wiem, czy jest sens, kurde, się znowu rozwodzić nad specyfikacjami, bo no są jakie są, w zasadzie mamy tak naprawdę, moim zdaniem to są dwa modele, a nie trzy, bo ten jeden to w zasadzie jest praktycznie to samo, tylko powiększone. Ultra jest tym modelem najbardziej. Ja się no wkurzyłem, bo potwierdziły się plotki. Zobaczcie, tak wygląda opakowanie. Tak wygląda opakowanie i potwierdziły się plotki. W opakowaniu psia krew nie ma ładowarki, co jest dla mnie totalnym... Znaczy, wiesz co, jak pokazujesz to opakowanie, to te Samsungowe ładowarki by się zmieściły nawet. Mieściłaby się spokojnie, natomiast i mówię, to jest bullshit, że to jest tam ekologia czy coś. No patrzcie, no tak wygląda pudełko po wyjęciu. Tu mamy tylko kabelek USB, USB. Wiecie co, dla mnie to jest bzdura. Wkurzyłem się dlatego, że... Popatrzcie, no dobrze, ekologia i argument, każdy ma ładowarkę. Dobra, super, ale co robimy ze starym telefonem, jak kupujemy nowy? O ile go nie wyrzucimy do śmieci... To go sprzedajemy po prostu. Zbiórki, to go sprzedajemy, no to co, sprzedam telefon bez ładowarki? Dobra, powiecie, można dać rodzinie. To co, dam synowi przechodzonego flagowca bez ładowarki, bo ja muszę też jakąś mieć? No, bez sensu, słuchajcie, ja testuję telefon, u mnie jest od cholery, za przeproszeniem, ładowarek, ale powiem wam szczerze, przy czteroosobowej rodzinie ja wcale nie odczułem jakiegoś takiego nadmiaru tych ładowarek, szczególnie szybkich, bo szybkie to sobie naprawdę, wierzcie mi, wyrywamy, bo każdy są szybko. Adaś, wiesz co, jedną rzecz ci powiem, bo pojawił się nam komentarz pod artykułem, gdzie Adam pisze o braku ładowarek. Pojawił nam się komentarz i ten komentarz jest jakby znakiem wymiany pokoleń kolejnym znakiem zmiany czasów. Ja śledziłem to w momencie, kiedy pojawił się Steam, to w przypadku gier, gdzie wszyscy mówili, że wszystko jest okej, że nie potrzebujemy fizycznych nośników. Tak, spoko, ja się zgadzam z tymi wszystkimi argumentami. I wszystkie te rzeczy są podyktowane oszczędnością. W momencie, kiedy miały się pojawić elektroniczne wersje gier, że one będą tańsze, bo tłoczenie płyt to są straszne pieniądze, bo projekt pudełka to są straszne pieniądze i pudełko nieekologiczne i to są straszne pieniądze. I wiecie co? Gry w wersji elektronicznej nie staniały. Kosztują tyle samo, co wersje pudełkowe. Mało tego, czasem w sklepach można wersję pudełkową, którą sobie trzeba ściągnąć ze Steama, kupić taniej niż jest na Steamie. I podobnie jest tutaj. Jeden z naszych użytkowników napisał, że a po co wam ładowarki? No cebularze po prostu, no. No co wam, szkoda, kupujecie za tyle pieniędzy smartfona, to nie możecie sobie ładowarki dokupić? No właśnie dlatego, że kupujemy za tyle pieniędzy smartfona, to ja bym chciał mieć ładowarkę. Brak ładowarki zrozumiałbym, Jacek, w budżetowo tak, ale to jest... gdzie każda złotówka, każdy cent. Ale no. Słuchaj, mnie tego nie musisz tłumaczyć. No, ja uważam, że każdy producent, który zabiera nam coś, z jak dowolnego urządzenia albo z dowolnej usługi, którą mamy, który zabiera coś i zostawia cenę w zasadzie niezmienioną i tłumaczy to jakimiś wyższymi względami, że my powinniśmy się z tym zgodzić. Przepraszam bardzo, ale to jest... Same brzydkie słowa mi przychodzą do głowy i same brzydkie porównania, ale jest to nie w porządku. Jest to mocno nie w porządku. Że jeżeli się wam coś zabiera, to to jest nie w porządku. Dokładnie. Nie zmieniając ceny. Także drugi nauczcie się.
jak nie chcesz ładowarki, to spakuj i wyślij komuś, kto komu się przyda. Proszę bardzo. Prawda? I już. Prezentuj. Natomiast ja uważam, że chociażby ze względów praktycznych, jakie przed chwilą wymieniłem, ze względu na to, co robimy z używanym telefonem. No, jesteś cebularz, bo chcesz sprzedać używany telefon. Jestem cebularzem, bo chcę sprzedać używany powinieneś, telefon. Powinieneś specjalną gablotę zrobić na używane telefony i pokazywać, wycieczki oprowadzać. To by miało sens w momencie, kiedy by był obowiązek, nie wiem, oddania starego telefonu do punktu zbioru elektroodpadów i konieczność zostawienia sobie ładowarki. Poza tym ładowarki są coraz szybsze. Mam głęboko gdzieś, bo mam chyba ze 3-4, mogę komuś oddać 5-watowe ładowarki do iPhone'a. Mogę sobie je za przeproszeniem wsadzić wiecie gdzie, bo mojego Samsunga będę ładował kilka godzin taką ładowarką. Nie. Telefon obsługuje 25 watów, chcę dostać z nim 25-watową ładowarkę. Obsługuje 60 watów ładowania. Kurde, chcę mieć 60-watową ładowarkę. Wróć, 80-watową chcę, 100-watową chcę wsiaknąć. No. Wiecie, to jest nonsens, ale nie to mnie tak wkurza. Dobra, już tą ładowarkę jakoś przeżyję. Ale jednej rzeczy zdzierżyć nadal nie mogę. Flagowiec za przynajmniej dobre 4000, tam trochę poniżej 4, a powiedzmy, że najtańszy tam 3 z groszami kosztuje. Widzicie, czego tu nie ma? No nie ma, moi drodzy, mini jacka, a w komplecie zabrakło czegoś takiego. Takich, kurczę, prostych słuchawek z takim wtyczkiem, o, USB-C, żebym sobie mógł podłączyć słuchawki i słuchać na tym telefonie. Zarąbiście, ja mam takie słuchawki, bo mi zostały po poprzednim. W dodatku były dosyć dobre jak na słuchawki fabryczne, te słuchawki dokładane do Samsungu. Nie, teraz co, tak patrzę, bo nie poprawiałem. Ja od początku w specyfikacjach miałem brak jacka. Także to, bardzo to słusznie, było... że miałeś brak jacka, bo nadal nie ma jacka, ale mówię, dobra, już przeżyję ten brak jacka, chociaż chciałbym go mieć. Przeżyję, bo już prawdę mówiąc się przyzwyczaiłem, tak? I tak Samsung dawniej dodawał konektor rzeczywiście. Ale były dodawane do kompletów całkiem porządne, bo to nie są złe słuchawki jak na fabryczne, wierzcie mi. Całkiem porządne słuchawki z USB-C. Teraz dostaję telefon z USB-C, no i jeżeli nie mam takich słuchawek, bo wcześniej żadnego telefonu z takimi słuchawkami nie kupiłem, nie miałem poprzednio, nie mam słuchawek bezprzewodowych, to kurde, no nonsens, dobra. Słuchaj, a masz informację, masz już informację o w zestawach sprzedażowych, może Samsung będzie bezprzewodowe słuchawki dodawał? Dodają, ależ oczywiście, że dodają. I smart taga jeszcze dodają, czyli taki lokalizator do kluczy na przykład. Oczywiście, że dodają, ale w przedsprzedaży. Więc ci, którzy kupią w przedsprzedaży, by się napalili jak szczerbaty na suchary, to słusznie, dostaną słuchawki świetnie. I gdyby w ogóle były dokładane słuchawki gratis, te bezprzewodowe, to oj, jest cały za i nawet już tej ładowarki bym się nie czepił. Ale ależ ty byś chciał za dużo. Zachłanny, no Jacek, jestem zachłanny. No. Ale wytłumaczą ci wszyscy, że no przecież ci biedni producenci muszą na czymś zarabiać. No nie mogą ci telefonu za darmo dawać przecież. Dobra, ale ja jestem zachłanny. Powiem ci dlaczego. Bo poprzednio zgadza. Nie, jesteś cebularzem, tak samo jak ja. Dobrze, niech mnie tak czytelnicy słuchaj. Popatrz, kiedyś z Samsungiem, kupowałem flagowego Samsunga, załóżmy, że kupuję, bo mnie stać, tak? No nie kupowałem, ale gdybym kupował. Dostaję ładowarkę o odpowiedniej mocy, dostaję kabel. Dostawaliśmy słuchawki. Słuchawki, tak. Marki z logo AKG, całkiem niegłupie. Do tego, o Jezus, patrz, spadło mi. Ach, oferma ze mnie. Nadepnij. Dostawaliśmy, słuchajcie, takie, nie wiem, czy widzieliście kiedyś, przejścióweczki na USB-C, a tu jest duże USB. Takie tak. Przejścióweczki dostawaliśmy. Jeszcze była niegdyś przejścióweczka z mikro USB na USB-C, gdybyście przypadkowo chcieli swojego nowego Samsunga ładować starą ładowarką. Można było kiedyś to kłaść? Tak było. Można było i to nie tak dawno. To nie jest historia sprzed 20 lat. To jest historia sprzed roku, dwóch. Słuchaj, Adaś, a czy ty jesteś na bieżąco, czy Samsung nadal oferuje coś takiego, że przyjmują stary telefon i można taniej wtedy kupić i sprzedać? Jest taka oferta, przyznaję, słuchajcie, sprawdź. Tak, jest? Powinna być, nie sprawdzałem. Wczoraj w komunikacie prasowym o odkupie niczego nie widziałem, natomiast podejrzewam, znając Samsunga, że to cały czas trwa i cały czas jest ta oferta aktualna. Bo wiesz, ja jestem ciekaw, czy taki zestaw, który oddajesz z poprzednim flagowcem, to trzeba oddać z ładowarką na przykład, a dostajesz bez ładowarki. Myślę, że tak, bo tam coś było o kompletności zestawu, wiesz, trzeba by było sprawdzić. Piękne, to jest po prostu coś pięknego, naprawdę, mnie się bardzo podoba. No dobra, ale już, bo zaraz będzie teraz, że kopiemy Samsunga biednego i w ogóle...
to powiem wam coś... Tak, bo ten Samsung taki biedny jest, tego nie wolno kopać, bo nas nóżki rozbolą po prostu. Tak, nie, słuchajcie, ale teraz tak, sam telefon, no kurde, powiem wam tak, mnie mega się podoba, wreszcie te telefony są po prostu bardzo, bardzo ładne, jest totalny progres w stosunku do modeli poprzedniej generacji, które miały po prostu czarny prostokąt. No tu popatrzcie, ten aparat bardzo ładnie wkomponowano. Strasznie mi się to podoba. Po prostu znaczy telefon... zestaw kolorów jest ładny. Tak, jest raczej jest kolor dobrany, ale nawet gdyby on był czarny, to sam ten projekt tej ramki aparatu wychodzącej jakby z ramki telefonu, właściwie jest z boku, tutaj tak płynnie to wszystko się wylewa jakby na tylną ściankę, no jest to po prostu coś świeżego, coś nowego i coś po prostu ładnego. Ty masz plusa czy podstawowego? Nie, to jest najmniejszy, czyli podstawowy. S21. Zobaczcie, nieduży telefon. Patrzcie, chowa mi się w ręku. Ja wam może pokażę go jeszcze w porównaniu na przykład z S20 Ultra, żebyście mieli, czyli poprzednia generacja, największy model poprzedniej generacji i najmniejszy model obecnej generacji. No to tak się mniej więcej do siebie mają. No i pamiętajcie, zobaczcie, pamiętajcie, że to Adam dostał najładniejszą tą wersję kolorystyczną, bo poza tym będzie u nas na pewno czarna i biała, poza tym jest jeszcze różowa, ale one są jednolicie w zasadzie. Natomiast wersja dwukolorowa to jest jedyna ta, którą Adaś ma, ten lawendowo-złoty. To jest myślę hero kolor, będzie na wszystkich plakatach promocyjnych i tak dalej. Lawendowy. I uzupełnię to, co Jacek mówił o Gorilla Glass Victus. Wszystkie S21 mają po obu stronach Gorilla Glass Victus, poza tym bazowym Galaxy S21 bez plusa, bez ultry i tak dalej, tu jest glasnik. I powiem wam szczerze, wygląda to naprawdę na tyle dobrze, że jakby mi ktoś powiedział, że to jest szkło, to do momentu, dopóki bym tego nie próbował potuc, to bym wierzył, że to jest szkło. I znaczy, ale uściślimy, on na ekranie też ma Victusa. Na ekranie ma Victusa, oczywiście, natomiast z tyłu ma już z glasnika. Nie, żeby ludziom nie zostało, że on nie ma, wiesz, nie, z tyłu nie ma. Wszystkie, powtórzę, to jeszcze dla pewności, wszystkie Galaxy S21 mają szkło Gorilla Glass Victus na ekranie, modele Plus i Ultra mają Victusa z tyłu, natomiast podstawowy S21 ma plastik Fantastic z tyłu, wygląda to pięknie, no i co najważniejsze, słuchajcie, wielu z was się to na pewno spodoba, ekran nie ma zaokrągleń na bokach, jest płaski, mnie to akurat wisi, bo ja się przyzwyczaiłem do zagiętych ekranów, no ale dobra, niektórzy narzekali, więc jest płaski. No i telefon inaczej. Powiem wam szczerze, już bym się zakochał w tym telefonie, gdybym dostał z nim ładowarkę i słuchawki względnie, gdyby telefon miał mini jacka, no i gniazdko na kartę microSD, chociaż powiem wam szczerze, że ostatnio mam coraz więcej w testach telefonów bez karty microSD i kurczę, to jest kolejna rzecz, którą nam powolutku zabierają po prostu. Uczę się bez tego żyć. I wiecie co, jak mam 512 giga pamięci w telefonie, to spoko, mogę nie mieć tego gniazdka, ale kurczę, nie wiem, tak gdzieś pod skórą czuję, że telefon, którym ja na przykład robię sobie bardzo ważne zdjęcia z wakacji, uwieczniam, kurczę, nie wiem, jakieś moje wyjazdy, ważne chwile z rodziną, etc. Chciałbym mieć kartę pamięci, wiecie dlaczego? Bo na przykład telefon mi wpadnie do WC i go szlak trafi. Jest szansa, że karta ocaleje. Telefon się spali przy ładowaniu. Znów jest cień szansy, że karta jednak ocaleje, w odróżnieniu od pamięci telefonu, którą trafi szlak. Nawet jak mi wpadnie po prostu system w telefonie, wpadnie mi telefon w bootloopa. No i wasze zdjęcia prawdopodobnie w tym momencie idą się kochać, bo albo musicie zrobić twardy reset, przewrócić ustawienia fabryczne, albo telefon w ogóle leci do serwisu na wymianę płyty głównej, pum, zdjęcia poszły, a tak to wyciągam kartę, no jest powiedzmy więcej niż 50% szans, że jednak te materiały uratuję. A mówię tylko o pierdółkach, o zdjęciach rodzinnych. A wyobraźcie sobie, że trzymacie jakieś bardzo ważne dokumenty. No jednak, oczywiście zaraz pojawią się argumenty, komputerze dokumenty, wszyscy teraz bardzo ważne dokumenty wszyscy trzymają w chmurze, bo to najbezpieczniejsze jest. Dobra. Najbezpieczniejsze. Dobra, Jacek, bo brniemy, wiesz co, brniemy w ogóle tutaj w jakieś już, a ludzie by chcieli o telefonach posłuchać. Wiecie co, to może tak, jak bardzo was interesują szczegóły dotyczące tych Samsungów, to was odsyłamy do specyfikacji na dole. Ja spróbuję jeszcze dzisiaj, chociaż nie obiecuję, ale będę się starał, stanę na wiecie czym, żeby zrobić jeszcze dzisiaj pierwsze wrażenia z S21, bo dostałem go wczoraj po 17.
więc siłą rzeczy wciąż nic nie robiłem, no bo już nie było czasu. A hands-on był wirtualny, więc hands-ona też materiał jest, ale z wirtualnego to nie to samo, kiedy mam telefon w ręku i mogę, macając go, coś wam konkretnego o nim powiedzieć, chociażby to, jak przyjemnie się go mi, nie? Znaczy, ja może uzupełnię to, co mówiłeś o tym, że w zasadzie dwa takie same. Już znacie jedną różnicę pomiędzy S21 a S21, właściwie dwie różnice, S21 z plusem, bo wielkość wyświetlacza, to, że jest Victus z tyłu w jednym, a w drugim nie ma. Natomiast S21 Ultra, jego największą zaletą jest są dodatkowe aparaty. Tak? Tam są dwa aparaty tele, jest większe powiększenie. To takie, ono jest co prawda też kombinowane, ale już no nazwijmy jest, je bezstratnym. Oni twierdzą, że jest bezstratne dziesięciokrotne. No tak, ale wiesz co, Samsung też się asekuruje. W jednym miejscu piszą optyczne, jak to zwykle zazwyczaj piszą, a w drugim miejscu piszą hybrydowe. W związku z tym umówmy się, że jest bezstratne po prostu. No tak. Miejmy to z góry. I tyle zostawmy, ale jest faktycznie dziesięciokrotne. No jest zoom stukrotny cyfrowy, ponoć poprawiony względem modelu S20 Ultra. Znaczy, no, nadal się nie spodziewajcie cudów. Stukrotny zoom cyfrowy to jest stukrotny zoom cyfrowy. No, tego można użyć jako lornetki, też nie bardzo dokładnej, ale jako lornetki. To jest fajne. Słuchajcie, natomiast robić zdjęcia przy tym zoomie... Po prostu. Bo tak wiadomo, część redakcji dostała te telefony ładne, a część dostała ultry, które z kolei są czarne, smutne, ale za to mają tego zooma. No jeszcze mają coś. Ultra może współpracować z rysikiem S Pen, z tym, że nie dokładnie takim jak w Note, tylko rysikiem pasywnym, czyli w zasadzie takim rysikiem do szkicowania. No i rysika nie można włożyć do telefonu w odróżnieniu od Note'a, tylko trzeba sobie kupić osobny pokrowiec, w którym jest taka kieszonka na rysik, trochę powiększająca telefon niestety. No ale można, tak? Zapowiedziano, że w połowie roku będzie już rysik taki aktywny, czy już pojawią się pewnie te gesty w powietrzu i tak dalej, więc powiem szczerze, skoro i tak trzeba kupić rysik osobno, to poczekajcie i kupcie sobie już ten, jak się pojawi ten aktywny, bo po prostu jest bardziej funkcjonalny, albo sobie kupcie Note'a i tyle. Takie jest moje zdanie na ten temat i w zasadzie nie wiem, po co ten rysik wprowadzi. Dobrze, fajnie, że jest obsługa, okej, cieszę się z tego, że jest obsługa. Natomiast według mnie rysik do Galaxy S no nie jest konieczny, bo przecież mamy Note. Jakby Note'ów nie było, to tak. Ale jeżeli ktoś chce mieć fajny telefon z rysikiem, to kupuje Note'a, a jak ktoś chce mieć fajny telefon bez rysika, to kupuje Galaxy S. No, a tak naprawdę to ja czekam na Folda z rysikiem i tyle. Takie jest moje jakby tutaj zdanie. I może postawmy tu kropkę, bo mamy jeszcze jednego Samsunga, Jacku, do omówienia dzisiaj. No tak, mamy dzisiaj jeszcze jednego Samsunga. W zasadzie jest ich więcej jeszcze, ale umówmy się, że jeden, bo te M-ki A i tak dalej, zostawmy je na razie w diabły, bo ich na razie oficjalnie nie ma. Jest natomiast Samsung Galaxy A32 z bateriką 5000 mAh, z wyświetlaczem 6,5 cala, z Full HD rozdzielczością. Od smartfonik, tak? Godne uwagi, 48 megapikseli aparat, łącznie aparaty z tyłu 4, bo jest jeszcze 8 szerokokątna, jest 5 do makro i 2 do głębokości, głębi ostrości i z przodu 13 megapikseli. Zwróciłbym uwagę w tym telefonie przede wszystkim wiesz na design, bo stylowa jest zupełnie inna niż w dotychczasowych modelach Samsunga, bo o ile front, to front jest kroplono, czyli i nuda, natomiast z tyłu nie ma wyspy z aparatami. Są po prostu obiektywy wystające bezpośrednio z obudowy. Z tyłu są kółka olimpijskie. Tak. Dokładnie, no faktycznie, masz rację. Jakby ułożyć telefon poziomo, to tak. To się układa kółka olimpijskie, tego wcześniej jakby nie ma takiej wyobraźni, żeby sobie telefonem kręcić, którego nie mam w ręku. W każdym razie wygląda to ciekawie jak na Samsunga. Czy to jest zwiastun nowego stylu, powiedzmy, serii Galaxy A? Maybe. Znaczy... Dla mnie to nie wygląda najlepiej. Powiem szczerze, że wyspa sugerująca z aparaty jest chyba jednak lepsza w designie, jaka by nie była, natomiast tutaj pojedyncze kółka mi się tak sobie podobają, ale ale o gustach się nie dyskutuje, umówmy ale się, ciekawe, że bo nie wiem, czy sobie, bo tak, wiesz co, jak zobaczyłem tego Samsunga, to od razu mi przyszedł na myśl LG Velvet. Jakoś przy Velvecie, nie wiem jak ty, ale no
No zdaje się, zachwycaliśmy się tymi obiektywami. Wiesz co, tam jednak są inne. Ja nie mam tutaj Velveta niestety przy sobie. Tam jest to jednak chyba troszeczkę bardziej może sensem zrobione. Musiałbym go sobie wrzucić. No, ale żeby, to jest podobny klimat, wydaje mi się. Nie przyszło mi do głowy, powiem szczerze. Wiesz co, no w Velvecie był jeden rządek. Tu mamy dwa rządki. Może to ci tak zaburza ten twój, powiedzmy, feng shui. Poza tym tutaj one, wiesz co, nawet na renderach są cieniowane i dosyć mocno wystają. Wydaje mi się tak, że tu są po prostu... W Velvecie zdaje się było jedno duże, które mało wystawało i były mniejsze, które wystawały troszeczkę rzeczywiście na ten, nie wiem, tu mi się to jakoś mniej podoba po prostu. No dobra, to zostawmy design, jeszcze tylko dwa słowa powiem o cenach. 280 i 300 euro, czyli przeliczając na nasze pewnie ostatecznie, już po dorzuceniu, prawda, że u nas musi być drożej i tak dalej, to by było 1300-1400 zł za ten telefon. Odpowiednio za wersję 64-128 giga pamięci wewnętrznej. Jeden z najtańszych modeli z 5G. I nie, jest to rozsądna cena, wydaje mi się. Bo nie mam w głowie, ile 40 kosztuje, ale może to być chyba najtańszy Samsung z 5G nawet, może. Co prawda nie znam jeszcze ceny na polski rynek, więc może przez... Nie, no ja to też mówię o przeliczniku, że przelicznik nie kategoryzuje, ale... No na pewno będzie to jeden z tańszych Samsungów z 5G, na pewno to spokojnie możemy powiedzieć. No, także jak chcecie Samsunga z 5G niedrogo kupić, to może poczekajcie, aż to na 32 wejdzie do nas. Bo tutaj się jest ograniczonym, co prawda, do 128 giga, ale są karty pamięci na jest przykład. Jest SD. Są trzy wersje pamięci RAM, bo jest 4, 6, 8, także ceny też będą... Tak, no na razie nie podali. Ze względu na RAM. Na razie podali to, te ceny, które ja podawałem, to są ceny z tym najsłabszym RAMem, zdaje mi się. Bo był komunikat, bo to oddział niemiecki Samsunga podał. Komunikat był zabawny, bo na końcu podali ceny z pamięcią 64-128, ale nie dopisali, o który RAM chodzi, choć wcześniej wymieniają trzy jego wersje. Ja mówię, domyślnie potraktowałem, że to ten najsłabszy, no bo wiadomo, że się podaje zawsze cenę najniższą. I mówi od, tak? Tak jak ostatnio widziałem reklamę, poszedłem kupić i się okazało, że niestety nie, bo było BMW od 1500 zł. A to chodziło, że to jest rata leasing na firmę, tak głupia, nie? Żartuję teraz oczywiście, ale wiecie o co chodzi. No, zawsze się podaje cenę atrakcyjną, a później przychodzisz i obuchem po łbie. To jest zabawne, biorąc pod uwagę, jak ty rozwijasz skrót BMW, że poszedłeś sobie kupić za 1500 zł, ale nie kontynuujmy tego tematu. Idźmy dalej, słuchajcie, i przejdźmy do Motorola, która też pokazała w mijającym tygodniu trzy modele. Ci to po prostu poszli po bandzie. Trzy modele. Zacznijmy może, bo tak mi się ułożyło, to nie jest, mówię się, że to jest celowe, One 5G Ace. One 5G Ace, która tak jak patrzę, nie wygląda nawet brzydko, nie ma jakichś szerokich bardzo marginesów, ma dziurkę w ekranie w centrum, na samej górze. Ma bateryjkę 5000 mAh, pamiętam, w związku z tym to jest fajne. Tak, LTPS-owy wyświetla 6,5? Nie, 6,7, ale Full HD na szczęście, także luz. I Snapdragona 750 na dokładkę. I NFC. A, tak, patrz, zapomniałbym. Te Samsungi Galaxy też miały. Samsungi, wszystkie na razie, o których mówiliśmy, mają, jak któryś telefon nie będzie miał, to wam powiemy. 628 pamięć, 400 dolków, 4 aparaty z tyłu, 48 główny, więc pewnie pozostałe, zaraz gdzieś tu muszę spojrzeć w dane, ale dwójki pozostałe chyba są. I ósemka. Wiesz co, a tam nie trzy aparaty są? Czekaj, jeszcze zerknę. Czekaj. Trzy chyba są. Wróć. No to trzy. Trzy, tak. Jest 48, szeroka ósemka i dwójka do makro, z przodu jest 16. No dobra, bo ja nie na ten telefon patrzyłem. No to spoko. Tak, 16 z przodu w otworku po środku, czyli tak powiedzmy w stylu Samsunga, na środku ekranu. Na środku górnej krawędzi ekranu otwarcia. Jest ładowarka w zestawie. Co prawda telefon się ładuje szybkim ładowaniem 15-watowym, ale ładowarka ma 10. W ramach ekologii zapewne. Tak, żeby za szybko go nie naładował. To jest trochę tak? Tak jak w ramach ekologii są te czerwone światła na skrzyżowaniach, gdzie samochody stoją i dymią na całego. To jest ekologia pełnym ryjem. Czy samochody elektryczne, które ostatnio czytałem w Holandii. Mnóstwo całkiem dobrych, zupełnie nadających się do naprawy samochodów elektrycznych jest złomowanych.
Bo tak, bo się nie opłaca, bo jest tam procedura, przewiduje po każdej stłuczce wymianę akumulatorów i tak dalej. Więc się wiecie, okazuje, wiecie, litowo-jonowe baterie, jakie to jest zanieczyszczenie i jaki syf nie, dla środowiska? Ale to jest ekologia. Czy wy wiecie, jaki to jest syf straszliwy i ile kosztuje utylizacja tego i odzyskanie ewentualnie czegokolwiek z tych baterii? Herezję prawisz. No przecież mówią, że to są ekologiczne, że twój diesel to szkodzi i w ogóle jesteś złym człowiekiem jeżdżąc dieslem. Musisz mieć elektryczny samochód, a ty tu jakieś herezje szkodliwości litowo-jonowych baterii prawisz. No proszę cię, za moment nam kanał zamkną za takie, wiesz, tutaj burzenie, kurczę. Tak, nie za takie rzeczy kanały zamykali, nie? No, no. Skoro są w stanie zamknąć, wiesz, no ale Adaś, a co my do tego mamy? Skoro można kanał zamknąć w zasadzie każdemu, to co my jesteśmy małe... No właśnie. No cusie, no. Co my tutaj jesteśmy w stanie zrobić? Dobra, wróćmy. Nigdy nie wiadomo, za co nam zamknął kanał. Tak, bo zaraz w ogóle już nas słuchają teraz tego. Wróćmy do tych Motoroli, bo jeszcze jest Motorola, którą chcesz po kolei. Ej, wszystko jedno, G-Power 2021, może też z dziurką w ekranie, tylko że w różku z kolei. Tak. Ze Snapem 6.2. Tak, i te też 5000 mAh. Mówię, te baterie w Motorolach bardzo mi się podobają, jest tak, okej. Natomiast ładowanie, połączenie ładowania z ładowarką może mniej. Tutaj jest też ładowanie w 10-watowe. O, i tutaj nie jestem pewien, czy ładowarka jest 10W, ale chyba też. No, ale pewnie raczej nie dali szybszej. Natomiast już widzę jedną rzecz, która mnie zirytowała. No, znowu jest telefon, który ma 3 giga RAM-u. Hej, Motorola, 2021 rok mamy. Wiesz co, ale jest wersja 4-gigowa no, też, także pamiętajcie, okay, żeby tej 3-gigowej nie kupować raczej. Broń was, Panie Boże, kupować tą z 3 gigami, tą z 4, to ja bym tak już, no sorry, według mnie 4 giga to jest taki już w tej chwili minimum minima i poniżej tego nie schodźcie, kupując telefon, bo was nerwy zjedzą. Przy czym, słuchajcie, myśmy wielokrotnie mówili, 3 tak. giga to nie jest mało RAM-u, to jest mało RAM-u na dzisiejszy system operacyjny, dowolny. No. I dzisiejsze aplikacje. Dokładnie. Bo tak w ogóle to nie jest mało. To jest dużo. Jezus, dlatego, że można by było postawić na tym, nie wiem, Windows 98 albo 2000, albo nawet XP-ki by pewnie hulało. Nasze materiały są robione na komputerze, który ma 4 giga RAM-u, więc no, w ogóle, no o czym my mówimy, no. Są jakieś, także, ale daje radę, no to co... Nie jesteśmy jakimiś technicznymi fiziolami, którzy wam mówią, nie, że więcej, lepiej, więcej cyfer... Nie, to jest po prostu kwestia tego, że wyższe konfiguracje są potrzebne po to, żeby te smartfony w ogóle dzisiaj działały, żeby w ogóle działały. Jeżeli ktoś używa tylko e-maila i Google Maps, to spokojnie może mieć telefon z 3 gigami RAM-u. Ale jeżeli już nawet głupiego bunia dołożymy do tego, to telefon, który ma 3 giga RAM-u, wam się zacznie ciąć jak emo w depresji. No. To po prostu, no się nie da. Nie da się i koniec. Dobra, wałkujmy może te Motorola, bo ludzie zaraz usną, a i czas nas goni. IPS-owy wyświetlacz 6,6 cala, mówiłem już, że z dziurką ekranie w różku. Rozdzielczość niestety tylko HD z plusem. Adaś mówił o procesorze, że jest Snapdragon 662, także trochę szkoda, 720 przynajmniej by się przydała. Natomiast jeżeli chodzi o pamięci 32 albo 64 flesza, o ramie też już wspomnieliśmy. Aparaty bardzo podobne jak w poprzednim telefonie, czyli też 48 plus 8 plus 2. Nie, przepraszam, tym razem bez ósemki, 2 plus 2. 48, 2 plus 2 jest makro i do głębi... Znaczy ósemka jest, ale z przodu ósemka, tak, z przodu ósemka. Ceny. Ceny. No ceny. 200-250 dolków zależnie od wybranej pamięci. Przeliczcie sobie, bo nie przeliczyłem. I zostaje nam Moto G Play. Powiem szczerze, że Motorola z tymi nazwami też troszeczkę przegina. Można się pogubić po prostu. Ale Moto G Play 2021, umówmy się. Gdzie też dali bateryjkę 5000 mAh. Motorola ma dobrą serię po prostu, jeżeli chodzi o pojemność baterii. To jest Snapdragon 460, czyli widać, że to jest najsłabszy w model z serii wydanej. Czytaj 30... dalej. Słucham? Czytaj dalej. 32 giga pamięci flash i 3 giga pamięci RAM. I przykro mi, mimo tego, że śliczna tapeta, że na renderach ten telefon ślicznie wygląda, to ja nie jestem w stanie z czystym sumieniem komukolwiek konfiguracji. Nie. Aparaty fotograficzne nie wspomniałem, no ale jeżeli ktoś lubi robić zdjęcia, 13 plus 2 z tyłu, piątka z przodu. No, to bywa,
widać jakiego rodzaju to jest telefon budżetowy. Nadal można go kupić, jeżeli się ma stosunkowo nieduże oczekiwania i cieszyć się jego używaniem zapewne, natomiast jeżeli ktoś jest przygotowany na częste, szybkie, wielostronne, wszechstronne używanie smartfona, to przepraszam bardzo, ale nie, bo tutaj też trzy aplikacje, sieć społecznościowa i telefon po prostu leży i kwiczy. I 170 aj, boli! Pamięci nie ma. I 170 dolarów wyrzucone w błoto. Jeszcze jest, słuchaj, jeden telefon. Jeszcze jest G-Stylus, ale myśmy chyba o nim mówili. Myśmy mówili o nim, bo on wyskoczył nam wcześniej. Tak, podali cenę, może, bo ceny mogłyby być. 300 dolarów, odsyłamy do newsa, żebyście sobie przeczytali o specyfikacji tego cuda. Myślę, jedźmy dalej, bo... Myślałem, że TCL, bo TCL też dużo, ale Vivo mi wskoczyło przy okazji IQOO7, o którym też już wspomnieliśmy, ale w tej chwili mamy oficjalną specyfikację z oficjalnej sprzedaży. Nie w Polsce, co prawda, niestety, przykro mi bardzo, ale jest. Ale to jest akurat telefon z gatunku takich, które Wam się raczej ciąć nie będą, bo może mieć albo 8, albo 12 giga RAMu. No i oczywiście ma tego najnowszego Snapdragona 888 i pamięci też DDR5 i UFS 3.1 i AMOLED do tego. Także... I wzorem ostatnio, jak widać, wszechstronnie rozpowszechnionym, nie będzie miał karty pamięci. Tak, no właśnie, no to jest minus, ale plusem jest za to odświeżanie ekranu 120 Hz. I co ciekawe, tu jest taki panel dotykowy, który jeszcze rozpoznaje siłę nacisku, to pewnie się przy grach przyda, natomiast z baterią troszeczkę... No właśnie. Dziwnie, ja rozumiem dlaczego. No, bateria ma tylko 4000 mAh, gdzie kurczę, taniutkie Motorola mają większą, ale za to ładuje się mocą 120 W. Ale nadal, ja mówiłem w zeszłym tygodniu, że nie rozumiem tej strategii BBK, które pakuje do... No właśnie, silniejszych konfiguracji, mniejsze baterie. Gdyby oni pakowali w słabszych konfiguracjach słabsze baterie, byłoby ok. Natomiast po prostu słabsze telefony Vivo potrafią mieć 5000 mAh, a we flagowcu daje się 4000. No tak, no mówię, no oni pewnie teraz ci wypowiedzieli, że ale za to masz super szybkie ładowanie. Ojej, nie. Szybkie ładowanie jest fajne, ale właśnie, chcielibyśmy mieć jedno i drugie, bo kupujemy flagowca po prostu. No właśnie, ale 48 megapikseli w aparat z tyłu, plus 13 szerokokątna, plus 13 portretowa, a nie tele, o dziwo. No, znaczy, no, ona jest tele tak naprawdę, bo ona daje de facto bodajże dwukrotne przybliżenie, ale to jest tak jak... Wiesz co, ale ja też nie wiem, dlatego że ja się powstrzymałem przed wpisaniem tego do danych, dlatego że też nie wiem, czy oni na przykład nie robią tego na przykład z dwóch aparatów i nie powiększają cyfrowo, wycinając kadry. To mi tłumacz z chińskiego wyrzucił, że to jest wprost, że to jest teleobiektyw. Nie wiem, na ile to jest... A prawda. Mnie z kolei nikt choroby nie chciał wyrzucić. To właśnie mi wyrzucił w którymś miejscu tele. No asekuracyjnie, w każdym razie nie jest to taki typowy zoom, prawda, do robienia przybliżeń, tylko raczej do portretu. Znaczy, oni go nazywają portretowym, on ma ekwiwalent tam 50 mm, w związku z tym to jest też tak jakby robić obiektywem portretowym, które standardowo niby te najpopularniejsze mają 50 mm. Natomiast wiesz, ja się sugeruję tym, co widziałem w modelu tym X51, który miał normalny teleobiektyw, plus właśnie ten portretowy. I ten portretowy dawał przybliżenie, tak? Więc... można przyjąć, że tu jest podobnie po prostu i w sumie głównie... Tak, tylko zobacz, jak jest sprytnie. Ja jestem ciekaw, jaką rozdzielczość będzie miało to przybliżenie dwukrotne, bo jak podzielisz 48 na 4, to wychodzi w okolicy 12. Także mówię, to równie dobrze może być po prostu kadrowane, łączone z dwóch obiektywów robione i później wykadrowane po prostu. No nieważne. Także obawiam się, że nie podoba mi się taki teleobiektyw. Raczej ten telefon do nas nie trafi, więc myślę, że też nie mamy się nad czym spinać. A jak ktoś będzie chciał sprowadzać, to zakładam, że będzie już tak przekonany do tego telefonu, że wszystkiego się od Chińczyków dowie na jego temat. To znaczy ja tutaj też oczywiście muszę ostrzec, dlatego że też 800 MHz na przykład nie ma. Jeżeli chodzi o sieci 5G, też jest niestety, nie jest najgorzej, powiem szczerze. Nawet bardzo możliwe, że
któregoś z polskich operatorów uda się obsłużyć, natomiast 4G tak słodko nie jest tutaj, jest ograniczenie i tych 800 MHz po prostu nie ma. No ale ceny są inne oczywiście częstotliwości obsługiwane u nas również, natomiast 800 nie ma. No, ceny nie są szczególnie przegięte, bo niecałe 2200 za wersję 828 i trochę ponad 2400 za wersję 12256. Oczywiście mówimy o cenach z Chin, z rynku chińskiego. No i mówię, tutaj się można cieszyć z tą 120, jeżeli chodzi o ładowanie, natomiast bateria jest trochę za mała dla mnie, bo to jest kwestia czasu pracy na jednym naładowaniu, a nie prędkości ładowania. Nie zawsze można naładować zwyczajnie. Może tak kronikarsko wspomnimy, że dzisiaj oficjalną swoją premierę miał Oppo A93 wersji 5G. Zdaje się, że o nim żeśmy opowiadali tydzień temu. Myśmy go mieli wcześniej, dlatego że chiński operator go wrzucił z pełną specyfikacją. Nawet mieliśmy zdjęcia, co prawda bez tapety, dzisiaj są już z tapetą, ale były nawet rendery wrzucone. Tak. To jest smartfonik ze Snapdragonem 480, ale na przykład ma dziurkę z przodu w ekranie, co w tej klasie nie jest takie oczywiste. LTPS-owy, 6,5 cala, Full HD nawet jest rozdzielczość, czyli całkiem fajny telefonik dla chińskiego operatora i na rynek nieoperatorski również ma, zdaje się, na rynku nieoperatorskim wyskoczyć. 5000 mAh bateryjka, aparaty standardowe, ale ładne, 48 plus 2 plus 2, z tyłu 8 z przodu, także nieduże pieniądze, nie najgorszy telefonik, fajnie to wygląda. Jesteś pewien tego LTPS-a? Bo mi się zdaje, że to AMOLED, ale nie będę się... Nie, LTPS ja dzisiaj jeszcze sprawdzałem i dzisiaj tego LTPS-a wpisywałem ze specyfikacji oficjalnej w związku z tym. Raczej to jest LTPS. Wiesz co, bo zdawało mi się, że jest AMOLED, ale nie kłócę się, bo to ty jesteś człowiekiem, który... Znaczy wiesz, ja mogę nawet w tej chwili, jako że mam adres do Chińczyka, do chińskiego oddziału Oppo, w związku z tym nie ma problemu. Tłumaczę z języka na język, sprawdzam wyświetlacz, LTPS LCDA, daj 6,5 cala. W specyfikacji jest, stoi jak byk po prostu, dlatego zostało zmienione. Nie wiem, jak jest w opisie jeszcze, bo nie sprawdzałem, ale... Dobra, no nieważne, ale nie jak jesteś pewien, to jesteś pewien i nie ma co drążyć tematu. Znaczy wiesz co, ja jestem o tyle pewien, o ile producent w ten sposób podaje, bo producent na przykład w ładowaniu podaje z jednej strony 10-watowe ładowanie, a na innej karcie podaje 18-watowe ładowanie, także... Prawda, no więc właśnie. Przepraszam. Bo ja chyba w sklepie widziałem, że jest AMOLED, ale nie będę się upierał, bo w którymś... Adaś, jestem na karcie chińskiej Oppo telefonu tego Oppo 93 PEHM00. Tak zostawmy. Jest LTPS. Tak zostawmy i może poznęcajmy się teraz nad HTC. Dobra. HTC, słuchajcie, żyje. No żyje całkiem dobrze, bo wiadomo, tam bawi się VR i tak dalej, no ale telefony nadal robią, przynajmniej próbują robić. Zrobili sobie taki telefon pod tytułem Desire 21 Pro 5G, któremu w zasadzie wiele zarzucić ja nie mogę, bo ma 6,7-calowy ekran IPS, Full HD z szybkim odświeżeniem 90 Hz, ma 16-megowy aparacik do selfie w dziurce po środku ekranu, ma Snapdragona 690, 8 GB RAM-u, 128 GB pamięci flash, ma baterię, słuchajcie, 5000 mAh z 18-watowym ładowaniem, z tyłu typowy zestaw fotograficzny 48, główna matryca szeroka 8 i dwie dwójki do makro i do rozmywania. I wszystko by było super, tylko oni sobie za to wyliczyli na Tajwanie, czyli bez naszych podatków i tak dalej, po przeliczeniu prawie 1600 zł. Porządny średniak, którego nikt nie kupi, bo są lepsze smartfony w niższej cenie na rynku. No dokładnie, ta cena, powiem szczerze, no HTC zawsze się ceniło, ale teraz już przesadzili. A szkoda, bo w sumie telefon jakby kosztował mniej, to był nawet sympatyczny, szczególnie dla fanów HTC. Taki bardzo, bardzo poprawny średniak, no tylko nie w tych pieniądzach, sorry, no nie wiem.
Design jest ok. On jest lekko plastikowo wygląda i pewnie plastikowy jest, ale jest fajny. Jest ta wysepka aparatów ładnie z tyłu zrobiona. Jest tak ładnie zrobiona. Do przodu się, można się przyczepić, że ramki są jednak szerokie, że ten wyświetlacz nie obejmuje więcej powierzchni przedniego panelu, ale już machnąć ręką. Niemniej z tą ceną nie. Kosztować o połowę mniej. No. Wtedy to po prostu by był killer rynkowy i może by się okazało, że nagle HTC przestaje mieć kłopoty finansowe. A tak to HTC traktuje swój dział z mobilny, to znaczy mobilny z telefonami. W zasadzie w tej chwili po macoszemu oni produkują te telefony troszeczkę tak jak Sony. Chyba nawet częściej je wypuszczają niż Sony w tej chwili. I to jest po to, żeby nadal telefony produkować z oczekiwaniem na jakiś przełom może technologiczny, z oczekiwaniem na to, że można będzie je, nie wiem, jakiś nowy pomysł dotyczący smartfonów, bo w tym momencie to jest po prostu wyrzucanie na rynek kolejnych średniaków z zawyżonymi cenami, które nie są w stanie konkurować z tym, co jest na rynku. To dla mnie też jest przykre po prostu, bo myśmy wielokrotnie mówili, że markę HTC cenimy i lubimy po prostu. No tak, no ale przy całym sentymencie, no takich rzeczy mogliby po prostu już nie robić w ogóle, bo tak. Szkoda pary, no po prostu. To znaczy jest to polityka na przetrzymanie, na to, że zostajemy na rynku i co jakiś czas coś wyrzucamy. Zarobić na tym nie zarobią. Myślimy się chyba pieniądze jednak skończą, ja im tego oczywiście nie życzę, ale no robiąc takie telefony, no na pewno nie odwrócą trendów, jakie towarzyszą im od lat. I przejdziemy, słuchajcie, chyba do też producenta, który sporo premier w tym tygodniu mijającym miał smartfonów, które wypuścił i pokazał. Nie mówiliśmy w ogóle o targach, słuchaj. No bo jak nie było targów, no co ty za targi, panie? No w zasadzie tak, można by było, słuchajcie, wspomnieć, ja tutaj przy TCL-u wspomnę może, że LG pokazało kolejnego smartfona z elastycznym wyświetlaczem. I TCL też oczywiście pokazał, tylko to są takie telefony pokazywane, to są prototypy po prostu, albo same wyświetlacze. Prawdopodobnie prototypy już, no tak sobie strzelam. Prototypy, natomiast no jeszcze trochę, nie te targi. To były targi, no pokazały tam różne filmy, pokazywały laptopy, bo i MSI było, i Asus, ale no to nie, jakby nie nasza branża, nie nasz dział, więc dla nas te targi takie średnio interesujące były. Tak, natomiast TCL zdaje się pokazał te smartfony chyba właśnie w ramach targów, co? Czy nie? Myślę, że tak. Myślę, że gdyby były normalne targi, to by były te telefony pokazane na targach, no ale wiesz co, no nie zrobiły mi także... Dobrze, przejdźmy do tego, co TCL pokazał i do tego, co pokazała marka Alcatel, bo ona też należy w końcu nadal w przypadku mobilków do TCL-a. TCL 25G. Myśmy o tym smartfonie już wspominali, dlatego że specyfikacja wypłynęła troszeczkę wcześniej, w związku z tym telegraficznie. To jest smartfon z fajnym, dużym wyświetlaczem, z niedużą dziurką w centrum na górze z przednim aparatem. Ze Snapdragonem 690, z pamięcią RAM 6 giga, 128 albo 256 flesza, z obsługą kart pamięci, już teraz będę chyba mówił o tym za każdym razem. Tak, trzeba. Wyświetlaczem 6,67 cala, IPS-owym, pracującym w rozdzielczości Full HD z plusem. Smartfon, który obsługuje sieci 5G oczywiście, tak? Tak się zastanawiam. Aparaty fotograficzne, bo nie mówiłem. 48 plus 8 szerokokątny plus dwójka z tyłu, z przodu 2 megapiksele. Także nic genialnego, ale smartfon wygląda nie najgorzej. Ja cen nie widziałem, nie wiem, czy ceny masz. Ceny, tak, 299 euro, czy jakieś 1350 zł. Licząc. No. Jedna rzecz mi się nie podoba. To jest za smartfona z 5G, to jest za smartfona z nie najgorszą pamięcią, bo to jest dobra średnia półka. To są złe smartfony, natomiast jedna rzecz mi się nie podoba. Przepraszam, TCL straciły swój charakter. Wyglądają jak wszystkie inne smartfony. Teraz są niebrzydkie, oczywiście, ale jakbyśmy tam zdjęli logo TCL i przykleili, nie wiem, dajmy na to Realme, to nikt by się nie kapnął. Po prostu. Zrezygnowali z poziomej wysepki na aparaty z tyłu. Poprzednie, ubiegłoroczne TCL miały aparaty ustawione poziomo w takim, no nawet w takiej fajnej opraweczce, tam był taki design dodany na tle tych aparatów, wyglądało to inaczej. Z daleka widziałeś od razu, że to jest TCL, a nie nic innego.
Teraz. I myśmy nawet o tym mówili w tygodniu, nawet chwaliliśmy za odwagę i za fajny design. No, to teraz jaganie. Sorry, PCL. Teraz te telefony są po prostu nijakie. No. Ale ja podejrzewam, że to są dość prawidła rynku. Zrobiliśmy badania, zobaczyliśmy, jak wyglądała sprzedaż, stwierdziliśmy, że ludzie chcą tego samego. Ludzie chcą nudy, tak? No. Serio? No najwyraźniej. No to nie wiem, to może kurczę przydałoby się, żeby na przykład kiedyś mnie zapytali o zdanie, to ja bym powiedział, że ja nie chcę nudnych telefonów, ja chcę telefony wyraziste. Wiesz co, ale może ty nie jesteś klientem TCL-a akurat, no natomiast... Tak, no. No wiesz, baza klientów być może zdecydowała, wiecie, fajne te smartfony, ale jednak z tymi aparatami to przegięliście. Tak, za bardzo to, a może tak było, no, że słuchajcie, chcemy coś stonowanego, nudnego, bo my jesteśmy stonowani i nudni, może tak. Tak, masz rację, ja nie jestem klientem TCL-a, tu się tak nie zgadzam. Znaczy wiesz, ja próbuję tłumaczyć sobie, że ten design został zmieniony, no jakieś powody pewnie były. No. Słuchaj, ja się całkowicie z twoim tłumaczeniem zgadzam, bo ono bardzo do mnie przemawia. Tak prawdopodobnie było, jak mówisz, no bo to się wszystko trzyma. Dobra, opowiadaj o kolejnym TCL-u, bo... Drugi smartfonik też z bardzo dużym wyświetlaczem, bo 6,68 IPS-owy również, tym razem HD z plusem, czyli 720x1640. Chciałbym obejrzeć ten wyświetlacz, powiem szczerze, bo przy blisko 7 calach z HD plus ciekaw jestem, czy widać tę rozdzielczość. Bardzo jestem ciekaw, ale nie wiem, w związku z tym nie będę mówił, nie mieliśmy tych smartfonów, zobaczymy może jak przyjdą do testów. Snapdragon 460 i to go sytuuje, wiadomo, że niżej od poprzednika, od 25G. Dokładnie. Pamięć 4 giga RAM-u, 64 albo 128 flesza, obsługa kart, aparaty z tyłu 16 plus 5 plus 2 plus 2, i aparat z przodu 8 megapikseli. I aparaty w podobnym bardzo układzie, jak w przypadku głównej wersji, też pionowy w rogu tylny, z przodu nocz niestety. Tak. No, cena 150 euro, 673 zł, czyli w tym momencie to mówimy o telefonie budżetowym. Tak. I faktycznie przyznaję, że jak na budżetowce, to ta konfiguracja jest taka całkiem dosyć przy tej cenie. No. A tutaj nawet można było już na ten rok przełknąć te 4 giga RAM. Jeszcze powiedzmy, no minimalny, tak? Bo to jest powiedzmy, tak. Według mnie te 600 to jest chyba minimum za, jakie w tej chwili trzeba położyć za w miarę działający telefon. No, nie oszukujmy się. Tutaj jest bardzo duży wyświetlacz. Jeżeli wam zależy na dużym wyświetlaczu, za to na rozdzielczości, która być może nie do końca do tego dużego wyświetlacza pasuje, ale obniża znacznie cenę, no to... Ale no jest, no mówię, budżetowo może być taka opcja. Jest fajna bateria, jest 5000 mAh, ładowanie 18-watowe, w związku z tym nie najwyższe, ale wystarczy. Mhm. W zestawie jest ładowarka 10-watowa niestety znowu i to jest też minus. No, nie można mieć wszystkiego, ale no, to jest budżetowy i w przypadku, mówię, takiego telefonu ja bym zrozumiał, że nie dają ładowarki z oszczędności. Naprawdę. I tutaj jest jeszcze jedna rzecz i warto zwrócić uwagę. Smartfony TCL-a i Alcatela, mimo tego, że się podobnie nazywają na różnych rynkach, potrafią mieć różne specyfikacje. Uważajcie. I te różne specyfikacje dotyczą nie tylko tego, do czego jesteście przyzwyczajeni, czyli single, dual SIM, różne wersje pamięci, ale również aparatów i w tym wypadku warto sprawdzić, co się kupuje, dlatego że ja podałem tę wersję, która mam nadzieję będzie u nas. Jest jeszcze druga wersja. Odsyłam was na kartę, możecie sprawdzić, jak wygląda alternatywny układ aparatów. Dokładnie. W innej wersji tego smartfona po prostu. O tej samej nazwie, żeby było prościej. Tak, o tej samej nazwie. Jest jedna ciekawostka, którą pokazali, nie? No właśnie. Co prawda nie smartfon, tylko tablet. My tabletami może mniej chętnie się zajmujemy, ale wyjątkowy ze względu na wyświetlacz. Tak, ponieważ tam nie zastosowano standardowego wyświetlacza LCD, IPS-owego, czy TFT, czy AMOLED-a, tylko zastosowano wyświetlacz bazujący na technologii e-papieru. Oni to nazywają NXT Paper i tak się ten wyświetlacz, tak się ta technologia według nich nazywa. To jest wyświetlacz e-inkowy, czy jakby podobny do e-inkowego, tak? Bez podświetlenia. On nie ma na podobnej technologii, natomiast według zapewnień producenta ma nie ustępować jakością obrazu normalnym wyświetlaczom, bo nawet ma rozdzielczość Full HD+, przy przekątnej 8,88, więc nie ma... Tak, to jest dosyć wyjątkowe. Normalnie pokazuje kolory,
Z tym, jest że zmęczy wzrok, tak? Bo to chodzi o to, że jest kolor, wiesz co, tylko ja mam problem z kolorami, bo w specyfikacji zdaje się nie było, ile tych kolorów pokazuje. No podejrzewam, że nie bez powodu, bo pewnie ta paleta jest mniejsza niż w klasycznym wyświetlaczu. No niemniej jest to ekran kolorowy, tak? Mówmy się, że dla faceta może być, bo facet i tak tylko rozróżnia 16 kolorów i to i tak ten już taki bardziej wrażliwy na barwy, więc... Może to być dobra rzecz dla kogoś, kto potrzebuje czytnika książek i jednocześnie tabletu, bo do tej pory czytniki książek nie miały jakby tych wszystkich funkcji, które oferuje tablet. Tutaj przez to, że doszły kolory, przez to, że jest wysoka rozdzielczość i przez to, że jednocześnie jest energooszczędny przy baterii 5500 mAh pojemności, no to może być fajna rzecz. Nie wiem, czy używacie jeszcze tabletów. Ja używam tabletu, co prawda, ale mam taki, który służy mi jako czytnik książek rzeczywiście głównie. Ja już przestałem używać, bo no bo telefony są na tyle duże, że sorry, no po co mi problem? Nie, jednak duży wyświetlacz nadal mi robi. Ja czytam książki sporadycznie, komiksy, w związku z tym tablet tutaj jest dosyć fajnym urządzeniem, gdzie widać więcej nadal. Okej, ale no książkę na tym, na ultrze też się da książkę czytać, a... Nie, ja też jestem w stanie książki czytać na smartfonie. A do oglądania filmów, no to sorry, no to 65 cali to jest absolutne minimum. Więc wiesz, ale czy właśnie przy komiksach, czy przy... Tutaj no dochodzi tak. Fajna rzecz, bo dochodzi kolor właśnie kolor. Przy czytaniu komiksu. Właśnie dla komiksów to tak, to będzie miało większy sens. I jednocześnie widać dymki, bo na telefonie, wiesz, czasami musisz sobie powiększyć, żeby coś zobaczyć. Tutaj no dlatego, że trzeba. Ja komiksów nie czytam, jak czytam to papierowe, jestem staromodny taki. Może dlatego. W kwestii papierowych ja też jestem zwolennikiem oczywiście papierowych, natomiast czasami papierowe nie są u nas dostępne, a są w sprzedaży online i wtedy albo za psie pieniądze na przykład w różnych humblach, bandlach i wtedy kupuje się te komiksy hurtowo i można przeczytać rzeczy, które u nas nie wyszły, a wyszły na przykład na zachodzie i wtedy jak znalazł po prostu taki czytnik. Jasne. Dobra, słuchaj, bo już za moment ludzie pójdą spać, bo już ponad godzinę gadamy. Jeszcze tylko dodam, że oprócz tego TCL pokazał też klasyczny tablet 10,1 calowy. Odsyłam Was do podlinkowanego artykułu, jeżeli Was ten tablet interesuje. Pokazali też jeszcze słuchaweczki, pokazali taki tam tracker dla psów na przykład, czy tam innych bagaży. Także TCL troszeczkę zarzucił rzeczy. No w czym Adaś nie uważa psa za bagaż jakiś taki, co... Nie. Ja bardzo lubię psy wbrew pozorom, pod warunkiem, że są dobrze doprawione. Oczywiście żartuję. Chociaż ja widziałem taki pokrowiec na psa, który był z rączką, na niedużego psa, bo dużego psa to ciężko w ten sposób transportować, ale na małego psa widziałem pokrowiec z rączką. No jeszcze słuchajcie, musimy wspomnieć, żeby nie było, że pominęliśmy, jeszcze dwa Alcatele były. No ale to są, słuchajcie, takie naprawdę też budżetówki, bo ten droższy to jest 673 zł po przeliczeniu, a ten tańszy 493, więc może z racji tego, żebyście już mogli się oderwać od nas i wrócić do codziennych zajęć, bo już gadamy ponad godzinę, to po prostu odeślę Was. Chyba, że Jacek bardzo o nich powie. Znaczy ja może powiem tylko jedną rzecz. Adaś mówi o 1S Alcatelu 2021 i 3L 2021. Co prawda moglibyście się sami domyśleć, że to są konstrukcje budżetowe ze względu na oznaczenia. Ja tylko może doradzę, co też wynika jakby z tego, co już dzisiaj do tej pory mówiliśmy i co powtarzamy wielokrotnie. Raczej 3L, dlatego że tam jest 4 giga RAM-ów. 1S jest o giga mniej. W związku z tym różnica w cenie będzie taka, że nie zauważycie. Natomiast jeżeli chodzi o jest różnica, komfort tak, pracy, ja bym zauważycie. Jest to, tu się Jacek z tobą nie zgadza, ale już nie będziemy przeciągać. Jest spora różnica w cenie, bo to jest różnica 40 euro. Więc to zobaczymy, jak one będą na polskim rynku. Zobaczymy, jeżeli one u nas wylądują, jak będą kosztowały. Jeżeli to będziemy o nich gadać, może jak będą polskie ceny, bo wtedy będziemy się mogli odnieść, prawda? A póki co to bardzo Wam dziękujemy, że ciągle z nami jesteście, bo to dla nas bardzo ważne. I życzę miłego weekendu, wypoczynkowego. Tak, jeszcze się zareklamujemy, żebyście przez weekend pozaglądali na kanał, bo jeszcze się pojawi jedna recenzja takiego taniutkiego telefonu Poco. No i oczywiście, tak jak mówię, spróbuję wrzucić coś o Galaxy jeszcze, żeby nie było, że zlekceważyliśmy sobie tak ważną premierę. Prawda?
Nie, no nie zlekceważyliśmy. Nie. No, po prostu. Słuchajcie, prawda jest taka, że ten, kto lubi serię Galaxy S, to i tak poleci kupić te telefony, bo tak jak brak wam ładowarki nie będzie dla niego przeszkodą, tak, czy brak obsługi kart pamięci, czy no, brak przejściówki w zestawie. Nie chcę kategoryzować, bo za krótko tego telefonu używam, no bo mówię, wczoraj przyjechało 17, po 17 dopiero, bo w ogóle wam pokażę. Przyjechał, słuchajcie, w sejfie, ja dopiero po 17 dostałem kod do tego sejfu. Więc wtedy dopiero mogłem ten telefon wziąć do ręki. Na tyle, co go zacząłem używać, no jest oczywiście Galaxy S mnie nie zawodzi póki co, zobaczymy, co będzie później. I prawda jest taka, że to są świetne telefony, tylko że no, w tym roku troszeczkę, kurczę, jak poprawili design, to zabrali ładowarkę. No, to tak to wygląda. Jestem ciekaw, ile będziesz mógł popracować na jednym naładowaniu baterii. Właśnie też jestem ciekaw, mogę wam powiedzieć w tej chwili, ile jest. Mamy godzinę 12.07, ja telefon włączyłem o godzinie 8 rano, pobrałem aktualizację, zainstalowałem aktualizację. Oprócz tego jest cały czas włączony do sieci, wykonałem chyba ze dwa połączenia, mam 87% baterii. No to całkiem nieźle, powiem szczerze. Tak jak strzelałem w 78 mniej więcej procent. Słuchajcie, to jest pierwsze ładowanie telefonu. To w żaden sposób moim zdaniem też jeszcze nie jest wymierne, ale zdaje się, że będzie na pewno trzymał dłużej niż moja Ultra, która raz, że już jest trochę zużyta, a dwa, no to jednak jest innego. Bateria niby większa, ale telefon też bardziej prądożerny. Zobaczymy, ale naprawdę zapowiada się nieźle. Zrobiłem parę zdjęć nocnych. Są już na karcie telefonu, możecie zajrzeć. Też wygląda nieźle. Także myślę, że to będzie bardzo spoko propozycja. I bardzo spoko flagowiec, mówiąc już tak zupełnie serio. Ale o wszystkim wam dopiero opowiem. Sorry, ja nie recenzuję i nie opowiadam o telefonach, mając je kilka godzin w ręku. Pierwsze wrażenia, tak? Recenzje, no to szukajcie konkurentów, tak? Są pewnie tacy, co po godzinie mogą zrobić recenzję telefonów, ale to nie my. Ja może się przyczepię do tego, co Adam powiedział, nauczony pytaniami naszych użytkowników, to, że Adam powiedział, że to pierwsze ładowanie to nic nie znaczy. Drugie, trzecie i 58 będzie takie samo. W kwestii ładowania w tej chwili baterii rządzi elektronika, nie bateria. W związku z tym to elektronika kontroluje. Wiesz, to może ja cię trochę nieprecyzyjnie wyraziłem. Nie, ja po prostu mówię na użytek naszych użytkowników. Masz rację. To specjalnie znaczenie nie ma. Chodzi mi o to, że na początku telefon pobiera update'y, aktualizuje wszystkie aplikacje. Ja wiem, zdaję sobie z tego sprawę, że to pod tym kątem leci od cholery procesów w tle, których nie widzimy, biorąc telefon do łapki. Tak. O to miałem na myśli, mówiąc, że wiesz, no tak. Bierne. Chodziło ci o pierwsze uruchomienie bardziej niż o pierwsze ładowanie po prostu. Dobra. Doprecyzował Jacek, oczywiście jak zwykle mało precyzyjny, ale na szczęście macie Jacka, który zawsze jest precyzyjny, idealnie w punkt, w odróżnieniu ode mnie, także jest spoko, jakoś się uzupełniamy. Dzięki. Nie dostaniesz premii. Trudno. Słyszeliście, jak się podlizuje. Zresztą ja i tak nie mam żadnej mocy sprawczej, i tak nie jestem w stanie mu dać albo nie dać premii w związku z tym. Właśnie. Nie dostaniesz buzi następnym razem, jak się zobaczymy. Ale od ciebie? Musiałbyś się ogolić najpierw. Co mówisz? Musiałbyś się najpierw ogolić, jak już żeby ci, nie dać buzi, wcale się nie muszę golić, mój drogi. Dobra, ty, bo faktycznie raz zdejmą, lecimy. Wszystkiego dobrego, słuchajcie, jeszcze raz miłego weekendu. Musiał dziękujemy, że byliście z nami. Zapraszamy na przyszły tydzień. Dobrej pogody, dobrego samopoczucia i zdrowia przede wszystkim. Dobrego, cześć. Dużo zdrowia. Serwus. Cześć.